co do zasady musimy się modernizować, my to wspieramy, natomiast dzieje się to w sposób daleki od profesjonalizmu, bo gdy się kupuje za setki miliardów złotych, zaciąga zobowiązania na dziesiątki lat, trzeba rozmawiać z opozycją, trzeba rozmawiać z opinią publiczną. A o tym, że zaciągamy w Korei kredyt do 70 miliardów złotych, dowiadujemy się, bo koreański deputowany się zaniepokoił i zapytał swojego ministra, a jak Polska zapłaci? Nie polski minister powiedział polskim obywatelom i posłom, tylko dowiadujemy się kompletnie przypadkiem i z boku.